Dobra, już do tłuszcza będę jechał. Ten pociąg ma stację docelową Tłuszcz. No to teraz zaraz już... Maciek, jesteś? Siema Pyko, Kuba Michalski, siema ja. Będę miał te kursy do Wyszkowa, mam do 11 marca jeżdżę. Ja teraz właśnie teraz pociągiem będę jechał. Już zaraz pociągiem jadę, miałem pociąg opóźniony, więc o 10 mam pociąg do Wyszkowa jakoś. A jest 9:23, to jeszcze zdążę na ten pociąg. Co robisz? Kuba, ty jesteś w szkole? Kuba, ty w szkole jesteś. Ja mam kursy do 11 marca, potem to mnie już w szkole zobaczysz któregoś tam marca. To zaraz już pociąg rusza. Jest 9:24, o jest, na ten pociąg zdążyłem. Ten pociąg jest opóźniony, bo ten pociąg... Fajna maseczka z TikToka, wiem o tym. Kiedyś ciągle na TikToka nagrywałem, a teraz na YouTubie robię karierę i zbieram 1000 subskrypcji. Ja jestem w szkole, dobra Kuba. Mpson, ty mnie znasz, czekaj, skąd ty jesteś? Ja teraz już jadę pociągiem. Zobaczymy dokąd, kiedy ten bilet pokaże miesięczny. Zobaczymy, odkąd mnie konduktor będzie sprawdzał, od jakiej stacji. Ja mam miesięczny bilet do Wyszkowa. Dobra, już na Słonecznej. Dobra, już 3 km mam za sobą. Dobra, już 3 km za sobą. To jeszcze zostało mi 17 km do Tłuszcza. Jeszcze 17 km. Teraz już na Słonecznej, to jeszcze 17 km mi zostało. Do której dziś masz lekcję? Tak samo jak wczoraj. Maciek, mam lekcję tak samo jak wczoraj. Mam tak samo jak wczoraj, nie wiem, do 17:30 jakoś. Maciek, lekcję mam do 17:30. Zrobisz mi chleb? Maksio, nie. Coś, ty chleba nie będę... Nie. Ja teraz mam kursy do Wyszkowa, mnie teraz nie mam praktyk. Do 11 marca praktyk nie mam, bo teraz mam kursy, jeżdżę do Wyszkowa, Maksio. Teraz jestem na Słonecznej. Zobaczymy, moi koledzy to pewnie się spóźnią. Ja z kolegami jeżdżę tam do tego Wyszkowa, mam z paru kolegów. Chyba ze trzema. Karol Godl... A nie, to Szymon Majewski. Co, Szymon, ty w szkole jesteś? Już jadę. Ja na kursy o 10 mam pociąg do tego, do Wyszkowa. Potem zobaczę, z którego peronu będę miał pociąg, żeby tym razem się nie pomylić. Tak, potem wejdę na rozkład jazdy i zobaczę, z którego peronu ten pociąg do Wyszkowa będzie jechał. Ja już się do szkoły spakowałem. Teraz będę zaraz do Zagościńca dojeżdżał. Jakieś debile znowu robią memy na Facebooku o tobie i piekarni, wcześniej widziałem. Maciek, możesz mi wysłać. To mi wyślij mi na Facebooku, mi wyślij te memy, to ja zobaczę coś. Coś z tymi trzeba, z takimi debilami zrobić. Dobra, teraz w Zagościńcu jestem. Moi koledzy pewnie później pojadą.
bo to ja ze trzema kolegami jeżdżę na te kursy do Wyszkowa, tylko oni później chodzą na pociąg. Ja znajdę, to znowu to ci wyślę, bo ja to zgubiłem. Okej, może gdzieś to masz zapisane, tą stronę. Może to jest gdzieś masz zapisane, Maciek. Ja jestem już w Zagościńcu. Dzidzi duża, okej. Czekaj, ty mnie znasz? Ja z tobą pisałam kiedyś na Instagramie. Ja teraz w Zagościńcu jestem, jest ładna pogoda tam. Jak tam skrzypek? Dobrze. Czekaj, jak ty się dzidzi duża? Okej, jak się nazywasz w ogóle? Jak masz na imię? Może ja cię z Wołomina cię znam albo z Instagrama. Dzwoniłeś do mnie. O, Mateusz Stankiewicz do mnie dzwoni. Do mnie. Dobra, ja nie będę gadał, jestem w pociągu. Jestem sobie w ostatnim... A, Sandra, to ty się tak nazywasz. A no ta, ja do ciebie dzwoniłem. Nie wiedziałam, że ty masz taką... Co, zmieniałaś, czy to jest konto prywatne, czy ty nazwę zmieniałaś na Instagramie? A, może... Ja to na kursy do Wyszkowa jadę, bo mam kursy do 11 marca. Ja w pociągu jestem. Bo o 10 mam pociąg do Wyszkowa. No i dobra, już pociąg ruszył i jadę do Tłuszcza. Teraz stację Dobczyn, to jeszcze 10 minut. Ja mam dwa konta. Ja też mam parę kont na Instagramie. Wyszków to fajne miasto, a byłeś? MPP Son, ty byłeś na Wyszkowie? Ty kursy miałeś? Ja mam kursy i Wyszków to fajne miasto. Gdzie mogę kupić twoje chleby z twojej piekarni? Nie wiem, w Różnicach. Czekaj, to jest chyba na Wołomińskiej, tam jest taki sklep ABC. Maciek, spróbuj tam. Ja mam tam brata. A, ty brata masz. A jeździsz do tego brata w ogóle, odwiedzasz? Ja jeszcze tego live'a 10 minut chyba będę robił. Ja przed 10 dojadę i zobaczę, o której mam pociąg do Wyszkowa. Teraz muszę uważać, bo następny pociąg do Wyszkowa o 13 będę miał. Więc muszę tym pociągiem pojechać. Dobra, ja tam pójdę po szkole. Czasem. Chyba wiesz, gdzie jest na Wołomińskiej sklep ABC? Maciek, ty chyba wiesz, gdzie jest na Wołomińskiej sklep ABC? Możesz też kajzerki tam kupić. Kajzerki też są. Te, które robię na przykład. Ja tam kiedyś kupowałem. Okej, dobra, a to ty wiesz, gdzie się ten sklep znajduje. Dobra, Maciek. O, miałeś czas. Ja do ciebie pisałem, że live'a będę robił. Ja zawsze live'a robię, jak jadę do tego, jak jadę, do Tłuszcza. Weroniczka, ja sam będę robił live'y. Ja wolę sam. Ja wolę zawsze teraz samemu sobie te live'y robić, bo tak jest lepiej, bo to jest moje konto. Nie muszę z każdym sobie live'a robić. Możecie mi wpisać w komentarzach tutaj właśnie. A ja mogę na pytania wam odpowiadać, jak chcecie. Ja znam Maćka. A, okej, ty jesteś kolega Maćka. Co ty z nim do szkoły chodzisz? Ej, ty z nim do szkoły, ty jesteś kolega Maćka. Co ty z nim do szkoły chodzisz? Czy nie? Ciekawe, czy Patryk by wszedł na mojego live'a. Bo Maciek też ma kolegę Patryka, on też jest fajny. Ej, napisz do Patryka, czy on wejdzie do mnie na live'a. Maciek, napisz do Patryka, żeby szybko wszedł na live'a, zanim do Tłuszcza dojadę. Teraz jestem na stacji Dobczyn. Teraz na Dobczynie jestem. To jeszcze 10 minut i powinienem być. Zobaczymy, która godzina, bo o 10 mam pociąg. Dobra, może zdążę. O, Patryk, siema, ja jadę do Tłuszcza, bo ja mam pociąg o 10 do Wyszkowa, więc jak... Więc możesz ze mną teraz jeszcze rozmawiać, zanim dopóki nie dojadę. Chcesz ze mną porozmawiać? No to pisz w komentarzu, a ja ci będę odpowiadał, jak chcesz.
Ja już prawie do Klębowa dojeżdżam. Ja już prawie do Klębowa dojeżdżam. Ja już prawie w Klębowie. Do której kończysz lekcję? Mam do 17.30 lekcję. Do 17.30. Dzisiaj jest wtorek, ale ten cały dzień to szybko leci. Ja to cały dzień mam dużo pisania. Kartkówki, sprawdziany, prace domowe też mam. Na razie to mam dobre oceny. Z angielskiego też mam dobre oceny. Dobra, zaraz w Klębowie jestem. Ja mam teraz polski, ale oglądam twojego live'a, bo twoje live'y są najlepsze na świecie. Wiem o tym. Ja też czasami różne te live'y se tak przeglądam na Instagramie. Tam nic takiego ciekawego nie robią. A ja to chociaż jeżdżę pociągami. Można powiedzieć, że to jest taka wycieczka. Ja na to mogę powiedzieć, że to jest taka wycieczka, bo taki kawał drogi do Wyszkowa jadę. Mam 50 km, to w sumie mogę powiedzieć, że to jest taka wycieczka. A to szybko zleć, bo to tylko 2 tygodnie mam lekcje. Przez 2 tygodnie jeszcze mam kursy. To ja się teorii się uczę. Ja się tylko teorii się tam uczę. Dobra, o 10 pociąg do Wyszkowa mam. Twoje live'y są bardzo fajne, bo ciekawe rzeczy robisz. No wiem. Na kebaba też czasami rzadko kiedy teraz chodzę, bo teraz to mam kursy i nie mam czasu, żeby chodzić. A z kursów to wiesz, że ja późno wracam i nie mam zbytnio czasu, żeby do... Ale spokojnie, może jeszcze po kursach, może na kebaba będę chodził, jak będę musiał. A teraz na razie jeszcze przez 2 tygodnie na te kursy będę jeździł. Potem zobaczę, z którego perenu mam pociąg do Wyszkowa. Kiedy pójdziemy na kebaba razem? Możesz mi raz postawić kebaba, nie wiem, po kursach, może kwietniu, na... Jak skończę kursy, jak masz kasę, to możesz mi chociaż jednego kebaba postawić. No i będzie fajnie, Maciek. Jednego. Czekaj, kebab 16 zł kosztuje, no. A dla mnie to chyba możesz mi postawić. Jesteś moim fanem, chyba mnie tak bardzo lubisz w ogóle. Czasami to jak Minecrafta gram sobie. Jak będę miał 1000 subskrypcji, to ja se tworzę świat w Minecrafcie i będę se na światach grał. Będę se świat streamował. OBS-a zainstalowałem, ale widzisz, muszę mieć 1000 subskrypcji, żeby ten live mi bardzo dobrze działał, żeby dobra jakość w ogóle była. Wojtek, ja jadę, bo mam internet. Wojtek, ja idę, bo jem. A co? Wojtek, ja idę, bo mam internet. A, masz internet, możesz mnie oglądać? A ty tu se kartę już uzupełniłeś? Jest ładna pogoda, tylko zimno jest. Ale mamy marzec, to powinno już być ciepło. Który dzisiaj pierwszy, to za 20 dni jest wiosna się zaczyna, prawdziwa wiosna się zaczyna. Ja sobie jestem w ostatnim wagonie. Ja sobie poszedłem do ostatniego wagonu. Dobra, teraz chyba będzie, nie wiem, Jasienica Mazowiecka podejrzewam. Stacja docelowa to... Jasienica Mazowiecka. To ja po tej stacji jestem już w tym. To ja po tej stacji już jestem w Wyszkowie. On nie ma internetu. Maciek, a kto mu daje internet? Maciek, ty mu możesz dać, bo chyba masz dużo internetu, czy nie? Bo ty masz dużo chyba internetu w Orange. Dobra. Teraz przez parę tygodni będę robił live'y. Od poniedziałku do piątku teraz robię live'y jak coś. Zawsze rano sobie robię o różnych godzinach, to zależy na którą mam lekcję. Jutro też zobaczę, o której godzinie live'a zrobię. Nie wiem jak coś to się robi. Musiałbym wyjść z live'a. A w telefonie jest taki hotspot Wi-Fi, taki router, co się komuś można internet udostępnić. Tam ustawisz swoją nazwę i swoje hasło. Nie chcę przegapić. No dobra, to później to zrobisz, jak skończę live'a. To jeszcze za 2 minuty powinienem być w tłuszczu dopiero. Jeszcze 2 minuty.
Potem to wejdę sobie na rozkład i zobaczę, z którego peronu mam pociąg do tego, do Wyszkowa, żeby nie przegapić. Dobra, już teraz do Tłuszcza jadę. Dobra, pociąg już ruszył. Już jestem. No to za jakieś 2 minuty powinienem być w Tłuszczu. Zaraz zobaczymy, pewnie 9:41 powinienem być w tym, w Tłuszczu. Jeszcze zobaczę, z którego peronu mam pociąg do biura. Ja muszę iść. Dobra, okej, okay, Maciek. A ty już masz lekcję. Czekaj, to ty przerwę masz czy lekcję? Co, musisz już wychodzić? A ja zaraz i tak tego live'a za minutę i tak ja będę kończył, bo zaraz dojeżdżam do Tłuszcza. Patrzcie, tak to wygląda, jak się do Tłuszcza jedzie. Właśnie takie lasy, takie drzewa w ogóle są. Tu zaraz już w Tłuszczu powinienem być. Zaraz chyba już do stacji dojeżdżam. Zaraz już jestem na stacji w Tłuszczu. Zaraz chyba już. Co to jest? Co jest? Muszę zdążyć dojechać, jest 9:39. Już jestem niedaleko. Dobra, zaraz ten pociąg dojedzie. Ten pociąg coś powoli teraz jedzie, może zdążę przed 10:00. Ten pociąg coś powoli teraz jedzie. Kurde, co jest? Powinien ruszyć jak najszybciej, bo za 20 minut mam pociąg do Wyszkowa, więc niech się pośpieszy, kurde. A lekcję mam od 11:40. Dobra, niech się pociąg śpieszy, kurde. Dobra, zaraz już do stacji dojeżdżam. Nie wiem, może za minutę już jestem. Dobra, blisko stacji już. Już pociąg powoli dojeżdża do peronu. Zaraz będę wysiadał. Jestem już niedaleko. A, tutaj coś na torach widocznie może robią, dlatego są opóźnione pociągi trochę. Dobra, już zaraz w Tłuszczu jestem, zaraz zdążę, jeszcze 19 minut mam, kurde, niech się pośpieszy trochę. A jeszcze ten peron będę musiał poszukać właśnie, bo nie wiem, z którego peronu właśnie ten pociąg jest. Ja jestem już prawie na stacji. Ja jestem już prawie na peronie. Dobra, zaraz będę wysiadł. Stacja docelowa, Tłuszcz. To już jestem, już prawie dojeżdżam do peronu. Jestem z ostatniego, to zaraz zobaczę, o której mam pociąg do Wyszkowa. Zaraz zobaczę, z którego peronu, to chyba nie z tego. Dobra, wysiadam. Zaraz będę szukał, z którego peronu mam pociąg do tego, do Wyszkowa.